mi się, że w aktorskim świecie czy dla aktorów nie ma takiego pojęcia jak bycie najlepszym, jak w sporcie na przykład. Jeżeli miałbym powiedzieć jakby czego trzeba się, można się nauczyć od najlepszych, to jakiejś takiej wytrwałości i cierpliwości, pracy i dawania z siebie tego, co najlepsze, bo to zawsze popłaca. No nawet jeżeli przychodzi porażka, to można sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć, że dałem z siebie wszystko i zrobiłem to najlepiej, jak potrafiłem. Jeżeli chodzi o mojego aktora, takiego, którego podziwiam, czy jakby, może to nie jest autorytet, ale dla mnie a propos jest jednym z najlepszych, to jest zdecydowanie Marlon Brando i od zawsze miałem taką myśl o tym, że zrewolucjonizował ten zawód, czy tą sztukę i myślę, że uosabniał wszystko to, co najważniejsze w tym zawodzie, czyli ciężką pracę, wytrwałość, a z drugiej strony niesamowitą osobowość, bo wydaje mi się, że to jest bardzo duża część zawodu aktorskiego. Czy bycie najlepszym to presja, czy wyzwanie? Wydaje mi się, że bycie najlepszym albo w gronie najlepszych to raczej widziałem taki dokument o Serenie Williams i do niej powiedziała była trenerka, że pamiętaj, że presja to przywilej. Więc wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy.